Kiedy w górach przestanie płynąć krew? Gdy na śniegu wyrośnie trzcina cukrowa, przysłowie czeczeńskie. Jesienią 1832 roku młody Czeczen imieniem Szamil został pchnięty bagnetem w bitwie z Rosjanami, którzy podbili jego ojczyznę. W górskiej kryjówce doszedł do siebie pod opieką żony. Ale szczęśliwe dni nie trwały długo. Twój lud czeka, byś poprowadził go do boju, powiedziała żona. Szamil opuścił kryjówkę, by stać się wkrótce jednym z najsłynniejszych bojowników islamu. Już dobę trwa koszmar w moskiewskim teatrze. Czeczeńscy separatyści przetrzymują kilkuset zakładników. Do teatru wdarło się 50 uzbrojonych ludzi. Są wśród nich kobiety, wdowy po czeczeńskich bojownikach. Walka o niepodległość Czeczenii należy do najdłużej trwających konfliktów. Niektórzy czeczeńscy bojownicy sięgają dziś po metody terrorystyczne. Można się spotkać z opinią, że jest to jeden z frontów walki Osama Bin Ladena z Zachodem, ale konflikt czeczeńsko-rosyjski trwa od wieków. Opowiemy o imamie Szamilu, który 150 lat temu poprowadził Czeczenów na świętą wojnę z Rosją. Dowiedziemy, że w tym krwawym konflikcie historia się powtarza. Latem 1999 roku wyruszyłem na Kaukaz śladami Szamila. Jego historia wyjaśni nam, dlaczego Czeczeni nie zaprzestaną ataków, a Rosjanie nigdy nie wygrają tej wojny. Jedna z kobiet powiedziała, że Rosjanie skąpali jej kraj we krwi czeczeńskich dzieci. Dlatego bojownicy postanowili zginąć w Moskwie, pozbawiając życia setki grzeszników. Święta wojna Czeczenów. Kaukaz, leżący na styku Europy i Azji, między dawnymi imperiami, Rosją, Turcją i Iranem, to ojczyzna setek grup etnicznych. Jedną z nich są Czeczeni. Wiele z tych grup chroniło się od wieków w niedostępnych górach, gdzie powstawały warowne wsie. Rosjanie podbili ten region w trakcie ekspansji imperium. Od czasów Szamila Czeczeni kilkanaście razy występowali zbrojnie przeciw rosyjskiemu panowaniu. Armia rosyjska zdobyła Śródmieście Groznego, ale miasto jest jednym wielkim gruzowiskiem. Choć inne kraje Kaukazu odzyskały wolność, Rosja za wszelką cenę chciała utrzymać Czeczenię. Dziesiątki tysięcy Czeczenów przypłaciło to życiem. Rosji zależy na bogatych złożach ropy naftowej. Pragnie też zaprowadzić porządek w regionie, który uznała za swój. Tu nie ma mowy o żadnym zwycięstwie. Może być tylko pozytywne rozwiązanie, czyli normalizacja sytuacji na Kaukazie, a zwłaszcza w Czeczenii. Kaukaz to mozaika państw chrześcijańskich i muzułmańskich. Wyruszyłem z położonego na południe od Czeczenii Azerbejdżanu, od niedawna niepodległego. Niegdyś był to ważny ośrodek islamu. Podróż śladami Szamila mogła być niełatwa. Poprosiłem trzech kolegów o pomoc. A gdzie Ali spytać? Ilia, uchodźca polityczny z Azji Środkowej, zgodził się służyć za przewodnika i tłumacza. Nick zbiera materiały do książki o Szamilu i konflikcie czeczeńsko-rosyjskim. John jest fotoreporterem, mieszka w Baku i ma tu liczne, użyteczne kontakty. Ja mam na imię Taran. Nakręciłem kilka filmów o tym regionie. Chcemy przedstawić historię Szamila, ponieważ tylko dzięki niej można zrozumieć aktualne wydarzenia.
Rekonstrukcję historii Szamila i walki Czeczenów zaczęliśmy w Baku od spotkania z Wafą Guluzadę. Nie mamy swojej historii, tylko zakłamaną i wypaczoną przez Sowietów. Chcąc wyrobić sobie opinię o Czeczenach, musicie poznać dzieje ich kraju. Jest to historia długiej walki o godność, wolność i niepodległość. Szamil to bohater wszystkich Czeczenów. Kochają go wszystkie ludy Kaukazu, bo walczył o wolność i niezależność. Szamil był z pochodzenia Awarem. To jedno z najbitniejszych plemion Kaukazu. Dorastał walcząc z armią rosyjską, która w XIX wieku podbiła jego ojczyznę. Jako młody człowiek został wybrany na religijnego przywódcę regionu obejmującego dzisiejszą Czeczenię, Dagestan i północny Azerbejdżan. Utworzył na Kaukazie pierwsze państwo muzułmańskie. Jego fanatyczna armia terroryzowała wojsko rosyjskie zasadzkami, porwaniami i akcjami samobójczymi. Kiedy poddał się po 40 latach walki w 1859 roku, londyński Times nazwał go wodzem wszechczasów. Szamil był Awarem. Jesteśmy w awarskiej stolicy Azerbejdżanu. Znajdujemy się blisko granicy z Dagestanem na pustkowiu. Jest nas czterech. Ty, ja, Nick i Ilja. Ilja mówi, że jest tu bardzo niebezpiecznie. Mogą nas porwać. Nie kładę się spać. Jak chcecie, to proszę bardzo, ale ja nie usnę. To nie Nowy Jork. Czeczeni wszystkich tu porywają. Denerwuję się. Chcę was jutro zobaczyć. Już sam początek podróży ukazuje, jak trudno będzie dotrzeć w głąb Czeczenii i Dagestanu. Po upadku Związku Radzieckiego Czeczenia pogrążyła się w anarchii. Według niektórych to samo spotka Dagestan. Czeczeńska mafia i wataszkowie walczą między sobą lub z Rosjanami. Region stał się siedliskiem muzułmańskiego fundamentalizmu. Zabito lub porwano setki zagranicznych dziennikarzy i pracowników organizacji humanitarnych. Powiedz im po węgiersku, jak nie zapłacicie, koniec z nami. Bezpieczna droga do Czeczenii wiedzie przez czeczeńską ambasadę w Azerbejdżanie. Ali Asajew jest jednym z nielicznych czeczeńskich ambasadorów. Za granicą traktują nas nieprzychylnie, bo jesteśmy przedstawiani jako terroryści, bandyci. Nikt nie traktuje nas jak normalnych ludzi. Bardzo chcemy się dostać do Czeczenii i Dagestanu, ale mamy obawy. Czy można jakoś zagwarantować nam bezpieczeństwo? Jako nasi goście będą mieli 100% gwarancję. Oczywiście 100% gwarancji można dać tylko w kostnicy. Czeczeński ambasador powiedział, że wyprawa do Czeczenii jest niezwykle niebezpieczna. Nawet 6 czy 7 ludzi zbrojnej ochrony nic nam nie da. Trzeba by było mieć co najmniej 20. On nie może zapewnić bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Ilja postanowił wyprawić się sam do Dagestanu śladami Szamila. Z nas wszystkich ma największe szanse na to, że pojedzie i wróci bezpiecznie. Mam uzbecki paszport i znam język. Nie musisz tego dla nas robić. A po co tu jesteśmy? Jeden pisze książkę, drugi robi zdjęcia. Ty kręcisz film. Ja też chcę coś zrobić. Ale nie musisz. Świetnie wiesz. Wiem.
Ale chcę i tego mi trzeba. Ilja pojedzie do Gunibu, miejscowości, gdzie w 1859 roku Szamil poniósł klęskę i poddał się Rosjanom. Dowie się tam, co dzisiaj ludzie mówią o Szamilu. Historia ostatniej bitwy Szamila przeszła do legendy. Wafa zna wiersz na ten temat. Gunib to twierdza z granitu. Bronił jej Szamil. Ludzie do dziś się dziwią, jak zdobyto górski szczyt. Dzielny żołnierz rzucił linę. Po niej dostali się na górę. I zamiast słońca nad Gunibem błysnęły rosyjskie bagnety. Odwieźliśmy Ilię do granicy Azerbejdżanu z Dagestanem, wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej. Stamtąd pojechał do Gunibu. By kontynuować naszą podróż śladami Szamila, wynajęliśmy jeepa z kierowcą Ramizem. Miejscowy operator Ilgar miał towarzyszyć Ilii. Na granicy Ilia i Ilgar spotkali się z człowiekiem, który zgodził się zawieźć ich do Gunibu. I tak znaleźli się w ojczyźnie Szamila. Jesteśmy w samym sercu Kaukazu, w Dagestanie. Dagestan stanowi obecnie część terytorium Rosji. Miejscowa ludność stawiała zaciekły opór rosyjskiemu panowaniu. Rosjanie zamknęli Dagestan przed cudzoziemcami. Ilja dołączył do nielicznych cudzoziemców, którzy odbyli podróż tym szlakiem. Był wśród nich ambasador brytyjski. Przybył tu w latach 70. XIX wieku i zaledwie 10 lat po klęsce Szamila. Zrobił te zdjęcia na drodze do Gunibu. Sfotografował stary Gunib, zniszczony przez Rosjan po tym, jak zabili ostatnich 400 wojowników Szamila. Ili udało się bezpiecznie dotrzeć do wioski. Nasi ludzie oddają mu cześć. Ilja zapytał o Szamila miejscowego nauczyciela. Zawsze byliśmy wolni, jak te górskie orły. Dlatego pamięć o Szamilu wciąż żyje. Bronił swojej ojczyzny i wolności swego ludu. Nasza wyprawa dotarła wreszcie do miejsca upamiętnionego obecnością imama Szamila. To dziś miejsce święte dla muzułmanów. Pomimo klęski Szamila, Rosjanom niełatwo było utrzymać Czeczenię w Karbach. W 1944 roku Stalin kazał deportować cały naród czeczeński, który oskarżył o spiskowanie z nazistami. Blisko 100 tysięcy Czeczenów zmarło podczas transportu do Azji Środkowej. Ocalałym pozwolono wrócić dopiero w latach 60. W ostatniej dekadzie walka o niepodległość kosztowała życie ponad 150 tysięcy czeczeńskich cywilów. Do dziś podczas akcji pacyfikacyjnych giną ich codziennie dziesiątki, padają ofiarą tortur i gwałtów. Czeczeńscy bojownicy nie składają broni. Zabijają codziennie 25 rosyjskich żołnierzy. Dokonują porwań i zamachów. Święta wojna Szamila nadal trwa. Fakt.
Historia się powtarza. Kaukaz znowu czeka wojna. To nieszczęście. Ludzie tego nie chcą, ale takie już jest zrządzenie losu. Wszystko się musi powtórzyć. Po powrocie Ilii z Dagestanu wyruszamy śladami Szamila w inne okolice Kaukazu. Celem naszej podróży jest miejscowość Hinalik w Azerbejdżanie, podobna do ojczystej wsi Szamila tuż za dagestańską granicą. Szamil urodził się w 1796 roku. Wyróżniał się już jako dziecko. Chłopcy ze wsi uznali go za aroganta i próbowali zadźgać nożem. Ciężko ranny schronił się w górach, gdzie zaopiekowali się nim pasterze. Przyłączył się do wojowników walczących z Rosjanami. Sławił się tym, że jednym ciosem kindżału rozsiekł na dwoje rosyjskiego żołnierza. Studiując Koran, odkrył w islamie ideologię oporu wobec najeźdźców. Chłopcy powiedzieli nam, że dalej nie przejdziemy. Poszukamy okrężnej drogi albo przedostaniemy się przez rzekę. Tu się to wszystko zaczyna, spójrzcie tylko. Jesteśmy w Hinaliku. Można odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się 100 lat wstecz w czasy Szamila. To jak sen. Nie wierzę własnym oczom. Hinalik to górska warownia, tak odizolowana od świata, że jej mieszkańcy mówią odrębnym językiem. Teren ten zamieszkują różne plemiona. Przed rosyjską okupacją łączyła je tylko religia, islam i umiłowanie niezależności. Za czasów Szamila chłopcy w tym wieku uczyliby się Koranu i brali udział w zawodach, w jeździe konnej i zapasach. Dziś pomagają rodzinom zdobywać środki utrzymania. Czy w tym dalekim zakątku Azerbejdżanu pamięta się o Szamilu? Ilia zapytał naszego gospodarza Avisa, który kiedyś, gdy był chory, miał osobliwą wizję. Zobaczyłem we śnie, że otacza mnie moc zawarta w imieniu szejka Szamila. Dali mi do wypicia napar z ziół. Kiedy obudziłem się rano, okazało się, że wróciły mi siły i mogę znowu chodzić. Gdy Rosjanie poszerzali granice imperium, Szamil walczył o niepodległość swego kraju. Zaatakowany przez przeważające i dobrze uzbrojone siły wroga, wykorzystał islam, by zjednoczyć lud i wzmóc jego determinację. W 1834 roku Szamil został wybrany na trzeciego imama Dagestanu, najwyższy autorytet religijny. Oznajmił swoim rodakom, że dopóki choć jeden Rosjanin pozostał w ich kraju, ich modlitwy są nic nie warte, małżeństwa nielegalne, a dzieci są bękartami. Wędrówka śladami Szamila zaprowadziła nas do chrześcijańskiego kraju, który niegdyś sprzymierzył się z Rosją przeciw imamowi.
Gruzja ubiegała się o ochronę przed muzułmańskimi sąsiadami. Pod koniec XVIII wieku przyjęła rosyjski protektorat. Gdy Rosjanie podbili już większość Kaukazu, stolica Gruzji stała się ich główną bazą wypadową w walce z siłami Szamila. Dzisiaj Gruzja jest niepodległym państwem. Znajdujemy się w jej stolicy, Tbilisi, nad rzeką Kurą. Zapytaliśmy Gelę Czarkwianiego, doradcę prezydenta do spraw zagranicznych, jak dawni wrogowie wspominają Szamila. Dla wielu stanowił wzór. Jak wiecie, są różne poglądy na historię i czyniony z niej użytek. Zdaniem niektórych nie powinno się jej w ogóle uczyć, bo zachęca do kultu bohaterów. Szamil był bohaterem, wybitną osobowością. Potrafił skupić wokół siebie cały północny Kaukaz. Nie należy jednak przesadzać z historycznym myśleniem, bo w pewnych momentach staje się niebezpieczne. Czasami lepiej patrzeć naprzód niż wstecz. Choć jedni uważają, że o Szamilu należy mówić, a inni wolą go przemilczeć, wszyscy są zgodni, że był bohaterem. Jak żyje się dzisiaj jego potomkom? W starej dzielnicy natrafiliśmy na ich ślad. Tamara Szamili jest praprawnuczką imama. To imam Szamil. To jego ostatni syn. A to prawnuk i jego syn. I ja. Zapytaliśmy Tamarę, jak to pokrewieństwo wpłynęło na jej życie. Opowiedziała o egzaminach na uniwersytet. Przyszłam na egzamin dobrze przygotowana. Egzaminator wziął moje dokumenty i zapytał, jak się pani nazywa? Co? Chodźcie na to wszyscy. To samo powtarzało się na każdym egzaminie. Koleżanka powiedziała mi później, że jadę na swoim nazwisku, jak moja babcia w karecie. Cóż, to nie moja wina. Z początku car zlekceważył Szamila i jego zbrojny ruch oporu na Kaukazie. Ówcześni Rosjanie nadawali Kaukazowi cechy romantyczne. Szamil był dla nich rozbójnikiem z gór, żadnym przeciwnikiem dla rosyjskiego imperium. Car nie tylko nie docenił determinacji imama, ale i złożoności prowadzenia wojny w górskim terenie. Moje drogi są złe. Mój kraj niedostępny, napisał kiedyś Szamil. I dlatego potężny car nic mi nie może zrobić. Góry broniły Rosjanom dostępu. Szamil zjednoczył swój lud, wprowadzając surowe prawo islamu. Nie spodobałoby mu się przyjęcie, na które zaprosił nas w Tbilisi nasz muzułmański gospodarz. Jesteśmy dziś na uroczystej imprezie dla przyjaciół naszego gospodarza. Jego syn zostanie jutro rano obrzezany. Oglądaliśmy ten rytuał na filmie. Mało jest boleśniejszych doznań w życiu 4-letniego malca. Usłyszano dwa dźwięki podobne do wystrzałów. Były to prawdopodobnie fajerwerki, ale atmosfera zaraz zrobiła się gorętsza.
Patrzcie. Ktoś wystrzelił z pistoletu. W kulminacyjnym punkcie uroczystości ludzie tak się dobrze bawili, że wyciągnęli broń. Szamil zakazał alkoholu, muzyki i tańca, żeby nic nie osłabiło wojowniczego ducha jego ludzi. Walka była jedynym zawodem prawdziwego mężczyzny z Kaukazu. Kradzież bydła i rozbój uważano za honorowe czyny, pisał pewien historyk. Do zajęć godnych dorosłego mężczyzny zaliczano także walkę ze znienawidzonymi Rosjanami. Wygląda na to, że na Kaukazie niewiele się zmieniło. Jak to się stało, że Czeczeni zachowali przez wieki wolę walki? Odpowiedź można znaleźć w górach, gdzie do tej pory przetrwała tradycja krwawej zemsty. Jedziemy do gruzińskiej wsi Szatili, w pobliżu granicy z Czeczenią. Można odnieść wrażenie, że zapuszczamy się w głąb Czeczenii. Ta droga długo była w użytku. Do Groznego. Innej drogi nie ma. Tam widać Gruzję, a tam, gdzie ta stroma góra, jest już Czeczenia. W dolinie można dostrzec pograniczników. Jesteśmy tak blisko, że bliżej już się nie da. Co to takiego? Szczątki strąconego helikoptera. Nie wiadomo, jak tu się znalazł po gruzińskiej stronie granicy. Możemy się tylko domyślać, że prawdopodobnie spadł w 1994 albo 1995 roku. Czytałem kiedyś, że podczas wojny czeczeńskiej rosyjscy piloci usuwali ze swoich myśliwców numery seryjne. Bali się zemsty Czeczenów, którzy po tych numerach mogliby ustalić, kto pilotował strącony samolot i dotrzeć do rodziny lotnika. Mogłoby to zająć całe lata, ale prawo zemsty jest święte. Jesteśmy w Szatili. To stara forteca, gdzie krwawa zemsta przytłoczyła niegdyś życie mieszkańców. Wiele jest opowieści o odwiecznych konfliktach, które zaczęły się od kradzieży kury, a zakończyły wygubieniem całego rodu. Krążą historie o abrekach, których jedynym celem w życiu była pomsta na krzywdzicielach. Symbolem zemsty jest dłoń. Mściciel, który zabił kogoś z wrogiego klanu, musiał na dowód swego czynu obciąć mu dłoń i przywieźć ją do domu. Pozwalano mu wtedy powiesić w domu tę dłoń, a raczej jej symboliczne wyobrażenie. Święta wojna Szamila rozgorzała jeszcze mocniej, kiedy w 1839 roku Rosjanie porwali mu syna. Oblężony w fortecy w pobliżu Szatili, Szamil wysłał Rosjanom swego syna jako zakładnika, by zabezpieczyć przebieg negocjacji.
Wpadł w gniew, gdy się dowiedział, że chłopca potajemnie odesłano do Petersburga. Z tym większą determinacją kontynuował walkę. Dopiero po 10 latach zemścił się i rzucił Rosję na kolana. Tu, gdzie się znajdujemy, w okolicach Cynandali, Szamil dokonał porwania, uznawanego do niedawna za najzuchwalszą akcję, jakiej się dopuszczono na terytorium podległym Rosji. Zawiążę wstążkę na tym drzewie, żeby spełniło się życzenie. Merab Kokoszawili jest prawnukiem kobiety, którą Szamil porwał, żeby wymienić ją na syna. Gruzińska księżna Anna, wielka posiadaczka ziemska, była niegdyś damą dworu carycy. Merab oprowadza nas po majątku Anny. Opowiada, że księżnę ostrzeżono o szykującym się napadzie. Nie było już czasu na ucieczkę. Schroniła się na strychu, gdzie znaleźli ją ludzie Szamila. Byli bezlitośni. Gdy uciekali przed pogonią, Annie, zmęczonej wielogodzinną jazdą na grzbiecie konia, z omdlałych rąk wysunęło się dziecko. Porywacze nie pozwolili się zatrzymać i podnieść go. Dziecko zginęło. Miało pół roku. Porwanie księżnej Anny stało się tematem kilku powieści. Zyskało Szamilowi międzynarodową sławę. Po rocznych negocjacjach Szamil wymienił księżnę za swojego syna i okup w wysokości 40 tysięcy rubli. Za te pieniądze przez następne 10 lat mógł toczyć wojnę. Ciężko było mojej rodzinie w niewoli u Szamila. Zginęło malutkie dziecko, wszyscy żyli w strasznych warunkach. Był to dla nich wielki uraz. Z drugiej strony rozumiem jednak, dlaczego Szamil to zrobił. Został do tego zmuszony, podobnie jak dzisiaj, kiedy Czeczeni nie mają innego wyjścia. Ten lud kocha wolność, kocha swoją ojczyznę. Chce żyć u siebie i rządzić się według swojej woli. Następnym etapem naszej podróży jest Armenia i jej stolica Erewan. Spotkamy tu człowieka, który według miejscowych wierzeń jest wcieleniem imama Szamila. Armenia to pierwszy kraj, który uznał chrześcijaństwo za religię państwową. Ormianie, podobnie jak Gruzini, zabiegali o protekcję Rosji przeciw muzułmańskim sąsiadom i pomagali w walce z Szamilem. Erewan leży w cieniu góry Ararat. Zapytamy ministra spraw zagranicznych Armenii, Vartana Oskaniana, co myśli o Szamilu, bohaterze Kaukazu. Słyszał pan o imamie Szamilu? Nie. To dla nas szok. Jak minister mógł nie słyszeć o tej wielkiej postaci historycznej? Próbujemy dowiedzieć się na uniwersytecie, czy Szamil istotnie jest nieznany, czy też budzi zbyt wiele kontrowersji. Wykładowcy na Wydziale Historii twierdzą, że nikt z nich nie wie o żadnym Szamilu. To zdumiewające, jesteśmy przecież na Kaukazie. Spróbujemy się przekonać, czy choć jeden człowiek w tym budynku opowie nam coś o Szamilu i jego związkach z Armenią.
Krzyki, tupot. Tak zakończył się wywiad, którego nie zdążyliśmy nawet sfilmować. Dostaliśmy niezłą nauczkę. Widać z tego, jakie polityczne zadrażnienia są dziś ważne. Kiedy wspominamy o imamie Szamilu, ludziom przychodzi na myśl czeczeński przywódca Szamil Basajew. Innego Szamila dzisiaj nie znają. Imam Szamil translates into today's time as Szamil Basajew. Szamil Basajew urodził się w Czeczenii w 1965 roku. Po upadku Związku Radzieckiego podjął walkę o niepodległość ojczyzny. Rosjanie lubią być niewolnikami, ale dlaczego ja miałbym być niewolnikiem? Basajew, podobnie jak niegdyś imam Szamil, to najbardziej poszukiwany przez Rosjan terrorysta. Też dowodzi świętą wojną przeciw Rosji i dąży do ustanowienia na Kaukazie niepodległego państwa islamskiego. Też porywa zakładników, upokarzając Rosję. W 1995 roku, po tym jak Rosjanie zabili dziesiątki tysięcy czeczeńskich cywilów, w tym 11 osób z rodziny Basajewa, Basajew porwał 1000 mieszkańców rosyjskiej miejscowości i zabarykadował się z nimi w szpitalu. Przez 10 dni odpierał ataki rosyjskich wojsk. Gdy zginęło ponad 120 zakładników, rosyjski premier zgodził się negocjować z Basajewem na żywo w telewizji. Jeśli oficjalnie zapowie zakończenie wojny w Czeczenii, uwolnię zaraz setkę dzieci. Premier poszedł na nadzwyczajne ustępstwa. Obiecał wycofać rosyjskie wojska z Czeczenii. W 1996 roku Czeczenia uzyskała niepodległość. Zdumiewające jest podobieństwo między Szamilem Basajewem a imamem Szamilem. Dzieli ich cały wiek, łączy imię, taktyka i cel. Porównanie to bardzo zdenerwowało armeńskiego ministra spraw zagranicznych. Nie jestem od tego, by oceniać to, co się obecnie dzieje w Dagestanie i Czeczeniu. To sprawa narodów zaangażowanych w konflikt. Niech one same dokonują ocen politycznych. Niech one osądzają, czy był to akt walki wyzwoleńczej, mającej podstawy prawne i historyczne, czy też akt terrorystyczny. Nie chcę się w to angażować i silić na polityczne oceny. Nie będę się opowiadał po którejkolwiek ze stron tego szczególnego konfliktu. Zmieniamy plan podróży. Udajemy się śladami Szamila Basajewa. Jedziemy do Karabachu, do miasta Szusza. Karabach to enklawa utworzona po krwawej wojnie między Azerbejdżanem i Armenią. Basajew jeździł do Szuszy na początku lat 90. Marzyło mu się niepodległe państwo muzułmańskie, ale on sam i jego azerscy współwyznawcy zostali pokonani przez chrześcijan z Armenii. To dawny azerski meczet, cały wypalony, porosły trawą. Minaret nosi ślady po pociskach. To był piękny budynek, ale został zniszczony.
Po klęsce Basajew pojechał do Afganistanu, gdzie odbył przeszkolenie w obozie Osamy Bin Ladena. Potraktował porażkę jako lekcję przygotowującą do prawdziwej walki z Rosją. Spotykamy się z władzami Karabachu, które zadały klęskę Basajewowi. Pytamy panią minister spraw zagranicznych o przyszłość świętej wojny Szamila na Kaukazie. Imam Szamil przegrał. Czy to samo spotka Szamila Basajewa? Powinni przyjąć nowocześniejsze metody walki. Nie można stosować taktyki, która kiedyś doprowadziła do klęski. Jeśli ruch narodowy opiera się wyłącznie na radykalnych elementach, traci poparcie większości narodu. Większość nie jest gotowa na długą i krwawą wojnę. Na tym polegała słabość imama Szamila. Po 30 z górą latach walki Szamil stracił wielu zwolenników. Chcąc zmusić ludzi do współpracy, radykalizował się coraz bardziej. Kazał publicznie wychłostać własną matkę, która ujęła się za zmęczonymi wojną Czeczenami, zamierzającymi się poddać. Gdy po 5 uderzeniach bata padła zemdlona, oznajmił, że z woli Allaha sam przyjmie resztę kary, 95 uderzeń. Czeczeni walczyli dalej, ale groza wojny przesłoniła sławę imama Szamila. Szamil to dla mnie bohater powieści Tołstoja. Chciał wyzwolić swój lud. Dać swobodę swojemu narodu. Gotów był nawet poświęcić własnego syna. Ale zmiażdżyły go żarna carskiego imperium. Według mnie to postać poetycka, a nie polityczna. Na Kaukazie dopiero tworzy się klasa polityków. Obawiam się, że w ich walce jest znaczna doza poezji, przez co niełatwo nam tę walkę pojąć. Po uzyskaniu niepodległości przez Czeczenię w 1996 roku Basajew został pierwszym premierem. Ale poetycka tradycja imama Szamila dała znać o sobie. Basajew znów chwycił za broń. Gdy powstawał ten film w sierpniu 1999 roku, wypowiedział wojnę Rosji. Oskarżając Rosjan o brutalne represje wobec muzułmanów w Dagestanie, wyprawił się tam na czele niewielkiego oddziału. Bojowników łączyła jedynie wiara i wrogość do rosyjskiego panowania. Nastał czas, by wyzwolić się spod rosyjskiej tyranii. Święta wojna musi trwać aż do całkowitego wyzwolenia Dagestanu. Podczas rajdu Basajewa pośpieszyliśmy do stolicy Azerbejdżanu. Minister Wafa Guluzade wydał oświadczenie, które mogło zaważyć na jego karierze. Ku przerażeniu Rosjan oznajmił, że Basajew nie jest terrorystą, tylko bojownikiem o wolność. Biuro prasowe prezydenta oświadczyło, że poglądy Wafy Guluzade, doradcy prezydenta do spraw zagranicznych, na wydarzenia na rosyjskich terenach Czeczenii i Dagestanu, to jego osobista opinia, nie odzwierciedlająca stanowiska władz azerskich. Ministra zmuszono, by odwołał poparcie dla muzułmańskich braci. Dlaczego? Trudno mi uznać ich za bandytów, skoro stawiają opór wielkiej armii uzbrojonej w nowoczesną broń.
a huge army when they are confronting missiles. Bandyci to tacy, którzy napadają na banki. Ale trzeba pamiętać, że Dagestan jest częścią Rosji i, jak twierdzą rosyjscy politycy, był i pozostanie rosyjskim terytorium. Jako doradca władz Azerbejdżanu nie mam prawa ingerować w te kwestie. Obserwujemy posunięcia rosyjskiej dyplomacji. Terroryści i bandyci pod hasłami narodowej i religijnej niezależności zastraszyli cały naród. Chcieli przywrócić średniowiecze. Musimy bronić rosyjskich obywateli. I потому nasz прямой долг защитить российских. W ciągu następnych 2 lat Rosja znów niszczyła Czeczenię. Rosjanie zrzucili na Grozny ulotki ostrzegające, że kto pozostanie w mieście, zginie. Chcąc rozprawić się z Basajewem, Rosjanie zabili 50 tysięcy czeczeńskich cywilów i obrócili Grozny w ruinę. Walka z terroryzmem jest słuszna, ale metody stosowane w Czeczenii są złe. Rosja drogo za to zapłaci. Z każdym dniem coraz głębiej grzęźnie w bagnie, powoduje zaostrzenie ekstremizmu i traci międzynarodową reputację. Imam Szamil zyskał na Zachodzie niewiele sympatii. Zwrócił się o pomoc do królowej Wiktorii. Toczymy wojnę od wielu lat, pisał. Taka jest wola Allaha. Błagamy o pomoc. Izba Lordów zastanawiała się nad sfinansowaniem ekspedycji pod wodzą Richarda Burtona, ale Brytyjczycy nie mieli w tym interesu, ponieważ niedawno pokonali Rosjan w wojnie krymskiej. Królowa Wiktoria, choć współczuła imamowi, odmówiła pomocy. Bez pieniędzy i międzynarodowego wsparcia Szamil skazany był na klęskę. Ostatnim etapem naszej podróży jest Góra Szamila. Podróż odbędziemy konno. Przejedziemy przez cmentarze przodków Szamila. Zadaję sobie pytanie, dlaczego Szamil wolał poddać się niż zginąć w walce? Bez międzynarodowego poparcia wiedział zapewne, że nie pokona Rosji. Jak długo jeszcze mógł liczyć na to, że w swoich górach zdoła się bronić przed ćwierćmilionową armią? Wojna trwała przez życie 2 pokoleń. Każda rodzina w regionie straciła kogoś bliskiego. Szamil, otoczony przez ocalałych członków swej rodziny, musiał dojść do wniosku, że nie chce dłużej toczyć przegranej wojny. Poddając się w Gunibie, był przekonany, że czeka go śmierć. Ku swemu zdumieniu został uznany za bohatera. Sam car powiedział: bądźmy przyjaciółmi. W Petersburgu znalazł się w areszcie domowym, ale zapraszano go na przyjęcia. Zapytany, czy to prawda, że zjadał rosyjskich jeńców, odparł: jestem muzułmaninem, nie jem świń. Dwaj synowie Szamila złożyli przysięgę na wierność carowi. Jemu samemu nie odpowiadała rola żywej legendy.
Zmarł w 1870 roku podczas pielgrzymki do Mekki. Nie można zapominać, że wszystko, co się dzisiaj dzieje, jest dziedzictwem przeszłości. W okresie władzy radzieckiej popełniono na północnym Kaukazie poważne błędy. A Kaukaz to miejsce szczególne, oddziałuje tutaj wiele różnych sił. Pamiętajmy o masowych deportacjach. To mieszanka wybuchowa. Historia Czeczenii i to, co się dzisiaj dzieje, zmieni obraz tego kraju. Ludzie bardzo cierpią z powodu blokady, z powodu zniszczenia gospodarki i infrastruktury. To ogromny problem. Basajew kontynuuje świętą wojnę z Rosją. Nie chce się poddać, a wygrać nie może. Nie pozwolimy Rosjanom się wycofać. Będziemy walczyć do końca. Wszyscy Czeczeni wiedzą, że to kwestia naszego być albo nie być. Choć Rosjanie informują o kolejnych zwycięstwach, Basajew wciąż organizuje opór przeciw ich panowaniu. Po 11 września Putin przedstawia wojnę w Czeczenii jako część walki Zachodu z Al-Kaidą. Stany Zjednoczone i Rosja sprzymierzyły się przeciw odwiecznemu wrogowi Rosji. Amerykanie szkolą armię gruzińską do walki z Czeczenami i bojownikami Al-Kaidy. Zachód powinien jednak mieć się na baczności. Historia uczy, że w Czeczenii nie powiedzie się rozwiązanie militarne. Nadal będą cierpieć niewinni cywile. Imam Szamil walczył przez 40 lat, Szamil Basajew przez 20. Mają swoich następców. Świętej wojnie na Kaukazie daleko do końca. Jesteśmy samobójczą brygadą islamu. Chcemy przerwać wojnę w Czeczenii. Wypełniamy rozkazy Szamila Basajewa. O 6 rano rosyjskie siły specjalne przypuściły atak na teatr. Do sali wpuszczono gaz usypiający. Około 100 z 700 zakładników poniosło śmierć podczas chaotycznej akcji ratunkowej. Przeżyliśmy razem straszliwe chwile. Dowiedliśmy, że Rosji nie można rzucić na kolana. W strzelaninie zginęło 50 napastników, łącznie z dowódcą. Rosyjscy żołnierze bezcześcili ich ciała. Rosja przeżyła ponure dni. Dziś jej stolica i większość zakładników mogą tylko poczuć ulgę. Realizacja Taran Davis. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska. Czytał Jan Czernielewski. Yeah.
Thank you.